Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, witam naszych widzów. Rozpoczynamy kolejną odsłonę gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Gorąco, drodzy Państwo, jest na ulicach. Gorąco, bo w Polsce nie mamy do czynienia, w moim przekonaniu, z demonstracjami przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. My mamy, drodzy Państwo, pełzający zamach stanu. Mamy próbę obalenia legalnego rządu, demokratycznie wybranego przez grupę ekstremistów, w moim przekonaniu w dużej mierze inspirowanych finansowo z zagranicy, chociaż nie tylko z zagranicy. Patrząc na decyzje niektórych banków i dużych grup interesów w Polsce. Często słuszny bunt i niezadowolenie kobiet ktoś dzisiaj wykorzystuje politycznie, ale my wracamy, drodzy Państwo, do genezy tego, co się dzisiaj dzieje. Będziemy dzisiaj rozmawiać z wybitnymi prawnikami właśnie na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zapisy dotyczące aborcji eugenicznej są po prostu niezgodne z konstytucją. A że są niezgodne, no to już wystarczy przeczytać artykuł 38 Konstytucji, żeby wszystko było jasne, i linię orzeczniczą Trybunału ostatnich, no nie takich ostatnich, bo wielu, wielu lat. Drodzy Państwo, no, moim pierwszym gościem jest mecenas Piotr Urbanek. Bardzo serdecznie witam pana mecenasa. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie mecenasie, pytamy dzisiaj, czy referendum zaznaczam, w sprawie aborcji jest możliwe. Dlaczego pytam? Dlatego, że pojawiły się dość egzotyczne pomysły, na przykład takie, żeby nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego i żeby właśnie przeprowadzić coś w rodzaju referendum. No, czy to się nie kłóci, panie mecenasie, z zapisami Konstytucji? Jak z pana poglądu ta sprawa wygląda? To znaczy tak, zacznijmy od tego, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bez względu na ocenę, czy w chwili obecnej był czas na tego typu orzeczenie, czy nie, bo takie głosy się pojawiają, jest jak najbardziej zgodny z konstytucją. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i myślę, że najważniejsza, referendum można zawsze zrobić z tego powodu, że to jest środek do zapytania narodu, jakie ma zdanie. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się na chwilę obecną dzieje na ulicach, no nie można mówić o rewolucji, bo to już nie jest pełzająca rewolucja. Dochodzi do rękoczynów, dochodzi do naruszenia kultu. Te dwie sprawy, czyli kwestia aborcji i kwestia ochrony kościołów, to są dwie różne rzeczy. One się sklejają w tym samym proteście. Natomiast myślę, że pomimo tego, że w chwili obecnej powinniśmy prowadzić dialog, powinniśmy rozmawiać na ten temat, nie ma możliwości na ten dialog z tego powodu, że nawet przedstawiciel chyba najbardziej liberalnej opozycji, jakim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, został wyśmiany i wygwizdany przez organizatorów protestu. Niestety z przerażeniem należy stwierdzić, że w chwili obecnej brak jest chęci do prowadzenia jakiegokolwiek dialogu, jakichkolwiek rozmów. Natomiast ten protest ukierunkował się w najgorszy możliwy sposób, czyli tak naprawdę godzi w naszą tożsamość narodową, z którą jest nierozerwalnie związana wiara, ośrodki kultu i w szczególności zabytki. Bo niestety, czy ktoś tego chce, czy nie, to mnóstwo zabytków jest zabytkami o charakterze sakralnym. Tym bardziej na przykład dziwi ostatni apel prezydenta miasta Krakowa, gdzie Kraków jest perłą zabytków w Polsce i przeważnie są to zabytki o charakterze sakralnym, że Straż Miejska ma nie chronić zabytków. Dokładnie. Panie mecenasie, bardzo dziękujemy. Jest z nami już również sędzia Maciej Nawacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo serdecznie witamy pana sędziego. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie sędzio, jak pan czyta te różne pomysły, no, około legislacyjne, a to takie, żeby nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w zamian, żeby przeprowadzać referenda, to z punktu widzenia prawnika, sędziego, jak pan ocenia tego typu propozycje, tego typu postulaty? Ciężko się pogodzić z tego rodzaju postulatami, bowiem funkcjonujemy w określonym otoczeniu prawnym, tak? I jako sędzia, jako prawnik wymagam, żeby wszelkiego rodzaju zmiany poruszały się w ramach takiego konsensusu, który statuuje naszą demokrację. Czyli jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł w sposób jednoznaczny, że
niezgodne z zapisem chroniącym życie. Są określone przepisy ustawy dopuszczającej przerwanie ciąży. To w takiej sytuacji jedyna możliwa zmiana tego stanu rzeczy polega na zmianie konstytucji. Możemy sobie teoretycznie wyobrazić konstytucję, która nie będzie osadzona w tej rzeczywistości aksjologicznej, z której wywodzi się nasza kultura prawna, nasze państwo, czyli konstytucję nie osadzoną w chrześcijaństwie. A pamiętajmy o tym, że konstytucja nasza się opiera na dwóch porządkach filozoficznych zbliżonych do siebie, czyli w zakresie gospodarki na ordoliberalizmie, a w zakresie etyki, kwestii szacunku dla pracy, na katolickiej nauce społecznej. I to jest ten konsensus, który obowiązuje. Ten czas socjalizm, komunizm czy jakieś inne pseudoideologie, nie, te dwa porządki filozoficzne statuują nasz porządek konstytucyjny. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że znajdzie się większość opowiadająca się za mordowaniem nienarodzonych dzieci i doprowadzi do zmiany konstytucji, czyli wprowadzona zostanie konstytucja jakaś nihilistyczna, opierająca się na zasadzie, że życie ludzkie trwa, o ile nie zdecyduje o tym inny człowiek i tak dalej, który jest silniejszy, ma większą władzę, czy jakikolwiek inny chory pomysł. Ale to wymaga w tym konsensusie, który aktualnie obowiązuje, zmiany konstytucji, czyli znalezienie odpowiedniej większości w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, przeforsowania tych zmiany całej konstytucji, właściwie całej konstytucji, żeby nie powstało zmienić cały porządek obowiązujący, tak? Czyli od preambuły, począwszy przez większość artykułów, aż skończywszy na przepisach mówiących o prawie do sądu. Pamiętaj. Wtedy możliwe będzie mordowanie nienarodzonych dzieci. Teraz tego rodzaju zapisy prawne są niedopuszczalne. Jakakolwiek zmiana ustawy dopuszczająca mordowanie nienarodzonych dzieci będzie po prostu niezgodna z konstytucją, będzie po prostu wtórna niekonstytucyjność. Oczywiście możemy spodziewać się takiej sytuacji, gdyby doszło do ustalenia się jakiejś większości parlamentarnej, która by próbowała ustawowo to zmienić. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dotychczasową niezmienną linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest linia sięgająca tam kilkunastu lat wstecz, bo to już nie jest pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające, że mordowanie nienarodzonych dzieci po prostu jest niezgodne z prawem do życia. Także tak to wygląda. Dziękuję, panie. Jak bierze się określony konsensus, dojdzie do zmiany konstytucji, to w takiej sytuacji mogą osoby wojujące o to wprowadzić tego rodzaju zapisy razem z zapisami o mordowaniu staruszków, czyli eutanazji, mordowaniu osób niepełnosprawnych albo kogokolwiek. Ale pamiętajmy o tym, że jeszcze pozostaje też zasada, o której się nie wspomina, tak? Bo zasada demokratycznego państwa prawnego. Trzeba się zastanowić, czy demokratyczne państwo prawne w drodze głosowania może upoważnić jakiegokolwiek człowieka do zabijania drugiego człowieka. No bez zmiany ustawy zasadniczej. To się też nie mieści w głowie, panie mecenasie. To znaczy tak, ja tutaj dwie uwagi. Jedna, przepraszam za sarkazm. No jest takie państwo w ostatnich 10 latach, które uchodzi za demokratyczne, którego Trybunał Konstytucyjny uznał, że stosowanie tortur w stosunku do wrogów tego państwa, które zagrażają jego bytowi, jest uzasadnione. Nie będziemy wymieniać tego państwa. Druga rzecz to jest taka, że ja jestem zwolennikiem pytania narodu o to, czy o rzeczy, które bardzo naród nurtują, ale nie można dopuścić do sytuacji, kiedy to ulica dyktuje, kto ma rządzić, a kto ma nie rządzić. To jest po pierwsze. Po drugie, kiedy ulica jawnie pokazuje, że nie ma zamiaru prowadzenia żadnego dialogu. Oczywiście pan sędzia, jeżeli chodzi o kwestie systemowe, ma całkowitą rację i należy oczekując zmiany prawa aborcyjnego w tą czy w inną stronę, zmienić konstytucję. Natomiast fundamentem tego wszystkiego jest to, że życie jest bezcenne, jest podstawową wartością każdego z nas. Po to funkcjonuje państwo, po to powstało państwo, żeby bronić słabych przed silnymi i żeby ci słabi mogli żyć. Po to, żeby móc mieć wolną wolę. Tu jest brak logiki, jeżeli chodzi o kwestię argumentacji tych protestów ulicznych. Mi się dwa takie argumenty i to z życia cisną. Może one nie są właściwe do tak poważnej dyskusji, tak poważnego grona,
ale drodzy państwo, nie wymieniając tutaj osób ani płci, chciałem zwrócić uwagę tak, ile państwo znacie osób, które teoretycznie są słabsze, które nie namawiają w domu do zabicia pająka, tylko same biorą i zabijają pająka. No tak. No taka jest prawda, niestety. Ja akurat wyrzucam pająki tak na zewnątrz. Ja tak samo, ale teraz też jest... Też ręce jest precz od pająków, tak jest. Też jest bardzo istotny argument, jeżeli chodzi o samodecydowanie matki, no niestety tą płciową różnicę. My nie rodzimy, my mamy, nie mamy pojęcia, jak się rodzi dzieci, jaki to jest ból, jakie są to wyrzeczenia i tak dalej, ale nasz system cywilizacyjny i prawny wyrównał to kwestiami ustalenia ojcostwa, obowiązkiem ułożenia na dzieci i otoczenia opieką tych dzieci. I to jest to wyrównanie w postaci nowoczesnego państwa, tej nierówności biologicznej, gdzie kobiety przeżywają, męczą się, cierpią po to, żeby były kolejne pokolenia. Natomiast my, mężczyźni, jesteśmy z mocy prawa zobowiązani w każdym cywilizowanym świecie do wyrównania tych nierówności. Panie mecenasie, mówił pan o emocjach, o mocnych emocjach. No to zobaczmy taki krótki fragment trwający zaledwie 20 sekund, ale myślę bardzo wiele mówiący o poziomie debaty na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Proszę państwa, te obrzydliwe słowa padały z ust ludzi bardzo młodych, padały niestety nie tylko w stronę policji, bo tu coś jest dużo istotniejszego wobec osób modlących się w świątyni, pod świątynią, ale spytam na gruncie prawnym, panie sędzio, bo mamy dzisiaj taką sytuację w Polsce, kiedy mamy ewidentne łamanie prawa. No mamy, wiemy o kwestii dotyczącej zgromadzeń, kwestii covidowych, prawda, ale to jeszcze nawet nie to. Mamy ewidentne napaści fizyczne, niezwykle brutalne. Wczoraj człowiek został zraniony nożem, który bronił świątyni. Prokuratura dzisiaj, to poinformował jako pierwszy portal w polityce.pl, na szczęście wnioskowała o areszt dla osoby, dla kobiety, która zraniła policjanta zapaloną racą. Zobaczymy, jaki będzie efekt, czyli czy sąd ten areszt uwzględni. To jest kwestia oczywiście wewnętrzna sądu i sprawa, która się powinna tam rozegrać. Ale panie sędzio, czy nie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że ktoś celowo chce zgniatać w Polsce obowiązujące prawo? Co do celowości działania tych osób, nie dostrzegam działań polegających na jakimś sterowaniu przez jeden ośrodek tego rodzaju zachowań. Mamy do czynienia właściwie z pewnego rodzaju siecią, tak? Siecią tak. Powiązanych grup, które wzorują się na innych grupach, wrzucają później do internetu też swoje popisy, czyli czymś, co określa się mianem wiralu. Czyli to jest, tak się rozpowszechnia w określonych środowiskach. I to jest dobre, że nie ma żadnego takiego ośrodka sterującego, że to jest po prostu pewnego rodzaju fala, która się przelewa przez kraj, inspirując osoby, które funkcjonują w określonych sieciach, określonych grupach, określonych środowiskach. No ale to się wpisuje w pewną zaszłość, tak? Albowiem mamy do czynienia z brakiem reakcji od kilku lat państwa polskiego na określone zachowania, czy to w sferze publicznej, które polegają między innymi na czym? Na tym wszystkim, czego doświadczamy teraz. Teraz mamy kumulację, ale pojedyncze zachowania miały miejsce już wcześniej. Czy nie mieliśmy sytuacji, w której padały wulgaryzmy w przestrzeni publicznej wygłaszane przez określone osoby i następnie te osoby były uniewinniane, bo powołałem się na kontratyp konstytucja, tak? Teraz tylko konstytucji oczywiście nie mówię, bo nie pasuje, tak. nie pasuje tym protestującym. Teraz możemy się spodziewać, że osoby, które trafią do sądu z wnioskami nawet za te banalne wykroczenie, którym jest używanie wulgaryzmu w sferze publicznej, tam publicznie, tak? To będą przez niektórych sędziów uniewinniane z uwagi na kontratyp
zdenerwowania, czy też jak to, czy wkurzenia. Emocji politycznych, tak. Tak, tak, także tenże uzasadnionej reakcji emocjonalnej na zaistniałą sytuację. No, panie sędzio, wrócimy do tego po króciutkiej przerwie. Czas pierwszej części naszego spotkania minął, ale i pan mecenas Piotr Urbanek, i mam nadzieję również pan sędzia Maciej Nawacki będą nam towarzyszyć po króciutkiej przerwie reklamowej, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję.